Proszę Państwa, dzisiaj ze mną jest pani Jana Niedźwiedź-Gliniecka, doradczyni, powinnam powiedzieć, zarządu firmy ASEI, mentorka w sieci przedsiębiorczych kobiet, dlatego też doradczyni, i pan Paweł Zylm, anioł biznesu, przedsiębiorca wyspecjalizowany w branży ubezpieczeniowej, tak można by pewnie z backgroundem. Znany w świecie startupowym anioł biznesu, bardzo lubiany, anioł biznesu roku sprzed roku. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy rozmawiać tutaj o najlepszych startupowych branżach. Widzimy prezentacje startupów, przeróżne wybraliśmy do strefy startupowej z różnych branż startupy, abyście Państwo mogli z nimi się spotkać, porozmawiać, zobaczyć, jakie branże są dla Państwa interesujące. Tutaj są stoliki takie koktajlowe, przy których w każdej części dnia są dostępne startupy dla Państwa do rozmawiania, do zadawania pytań. A dzisiaj, teraz zaczynamy już rozmawiać o najlepszych startupowych branżach. Chciałabym wspólnie z Wami się zastanowić, jakie branże były w ostatnich latach najbardziej popularne wśród polskich inwestorów indywidualnych, bo o tym, jakie są globalnie popularne, zaraz powiemy. Co w Polsce było taką branżą kochaną przez inwestorów? To może ja na początek, no tak bliżej. Dobrze. Ja myślę, że jeśli patrzymy na branżę startupów przez pryzmat inwestorów indywidualnych, to musimy zwrócić uwagę na to, że nie ma tutaj jednej takiej wydzielonej branży, która jest kluczowa i tylko ta jest najważniejsza dla tych inwestorów. Myślę, że inwestowanie w startupy idzie również w tym samym kierunku, w jakim idzie rozwój technologiczny na świecie i również w Polsce. Dużo inwestorów inwestuje w ekologię, w branżę OZE, również w szeroko pojętą medycynę. Najważniejsze tak naprawdę to chodzi o technologię w dużej mierze i i ochronę środowiska. Tak z naszej perspektywy tak to wygląda. Elektromobilność jest dosyć dobrze postrzegana wśród inwestorów i generalnie też te branże, które mają szansę powodzenia i wpłynięcia na środowisko i na zmianę generalnie tego, co się dzieje na świecie. Odchodzimy już trochę, ja jestem na rynku od wielu, wielu lat, więc tak trochę patrzę przez pryzmat mojego doświadczenia. Inwestorzy odchodzą od takiego prostego schematu, zainwestuję, szybko zarobię, nie patrzę, w co inwestuję, tylko patrzę na stopę zwrotu. Są teraz dojrzalsi i bardziej rozwinięci, szukają możliwości też wpłynięcia przez swoją inwestycję na środowisko i na rozwój generalnie tego, co się dzieje na świecie. Będziemy się dzielić. A jak z Twojej perspektywy, Paweł, dużo w tym świadku, no bo to jeszcze jest mały światek inwestorów startupowych, się obracasz. Co kochamy? Jakie branże kochamy? Ja się zgadzam też z tym, że to zależy od tego, mamy tych inwestorów, ale nie mamy tak dużo, którzy inwestują w te startupy, więc ci inwestorzy, którzy są, to też w pierwszej kolejności starają się wspierać te startupy, w których się znają. Tak, więc to też jest tym spowodowane, więc to myślę, że te dane czy te rzeczy, które są, to one nie są tak do końca, nie można powiedzieć najbardziej popularne, tylko powiedzmy, że osoby, które mają jakiś większy apetyt na ryzyko, chcą je wspierać i dane branże wspierają. To, co z mojego punktu widzenia, to na pewno wpływ, co miało i ma, czy miało, pandemia, tak? To było pandemia, która spowodowała to, że nagle pewne branże przyspieszyły, bo się zgadzam z przedmówczynią, że po prostu startupy odpowiadają na problem rozwiązania problemów, które się pojawiają. Także ekologicznych i takich dla, nazwijmy to, zbawienia świata, ale nie tylko. Po prostu rozwiązują problemy, które się pojawiają. Z tego powodu się pojawiło, rzeczywiście mieliśmy wysyp w pandemii startupów, które związane z medycyną w różnym zakresie.
ludzie siedzieli w domu, więc się też e-commerce rozwinął, sklepy były zamknięte. Ludzie siedzieli w domu, grali więcej, więc takie gamingowe. To kwestia była taka, bo to nie, ten świat nie ma próżni, nie ma ten. I po prostu, gdy się pojawia potrzeba, to po prostu może jak, jeżeli nie jedna osoba, to któraś wymyśli jakiś startup i znajdują się inwestorzy, którzy widzą i rzeczywiście weryfikują. To jest atrakcyjne, ta branża, ja też widzę taki potencjał i w to wchodzę, więc to ja myślę, że teraz patrząc na to, mieliśmy pandemię, teraz mamy wojnę. Więc teraz myślę, że mamy wojnę i problem pewno będzie znowu z gazem, z paliwem i bezpieczeństwem, tak? Więc się pojawią pewno takie rozwiązania, które będą pomagały rozwiązać te problemy. Ja dzisiaj jeszcze nie wiem, ale jest naprawdę, gdy się spotkamy za pół roku, jestem przekonany, że będą coraz więcej tego typu rozwiązań. No właśnie, a czy jest jakaś różnica pomiędzy tym, jakie branże w Polsce tutaj lubimy, a tym, co lubią inwestorzy na takich rynkach najbardziej rozwiniętych, chociażby Stany czy Izrael. Czy to, o czym pani mówiła, te trendy, chociażby, możemy na ty. Proszę państwa, wielka chwila, możemy na ty, oficjalnie możemy na ty. Czy jak obserwujesz globalnie, różne, też takie rynki rozwinięte, czyli właśnie Stany Zjednoczone czy Izrael, które produkują, bo tak to trzeba nazwać, najlepsze startupy, te unicorny. Czy tam te trendy są troszeczkę w innym kierunku, czy może bardziej nasycone, jeśli chodzi o to, chociażby proekologiczne, czy te ESG startupy? Ja myślę, że o startupach cały czas musimy mówić w kontekście psychologii człowieka i tego behawioryzmu inwestycji. Nie ma specjalnie różnicy między inwestorem z Polski, z Izraela czy ze Stanów. Inwestor, który inwestuje w startupy, chce pomagać, chce rozwijać, przy okazji chce zarabiać. Te branże, które, no mówimy też, musimy pamiętać o skali. No trochę inną skalę mamy na Zachodzie, trochę inną skalę inwestycji mamy u nas. Natomiast na pewno to, o czym wcześniej powiedzieliśmy, to, co się dzieje na świecie i co jest najistotniejsze, wpływa na rozwój poszczególnych branż startupowych. Z mojej obserwacji cyberbezpieczeństwo, o którym mówimy, które będzie miało duży wpływ, rozwój cyberbezpieczeństwa będzie miał duży wpływ nie tylko w Europie, ale również na świecie, bo sytuacja, która się dzieje obecnie na Ukrainie, ma wpływ na cały świat. Wydaje mi się, że też na Zachodzie mamy trochę większą świadomość ochrony środowiska i wpływu startupów, realny wpływ startupów na zmianę i ochrony środowiska i właśnie takiej odpowiedzialności społecznej. Natomiast myślę, że my daleko nie odstajemy od Zachodu. Pamiętajmy proszę o efekcie skali. No skala u nas jest troszkę mniejsza niż tam. Natomiast możemy powiedzieć, że tak samo jak na Zachodzie gaming jest bardzo rozwinięty, tak samo u nas jest to branża, w którą inwestorzy chcą inwestować. My jeszcze, myślę, troszeczkę mamy taki, troszeczkę nie ufamy do końca tym branżom, ale tak jak tutaj kolega wcześniej powiedział, inwestorzy są tacy sami wszędzie, inwestują w podobne branże i z mojej obserwacji my idziemy za nimi krok w krok, tak myślę. No właśnie, a jakie branże z twojej perspektywy, Paweł, są tymi, które mają najwyższą dynamikę wzrostu, jeśli chodzi o te startupy, które teraz rosną, rozwijają się? No śledzimy te sławne unicorny, które wyskakują z pierwszych stron gazet, mediów o startupach, ale jakie tak z globalnej perspektywy branże są tymi, którzy faktycznie najlepiej się rozwijają, jeśli chodzi o startupy? I zaproponuję ci zmianę miejsca, bo będę widziała was obydwoje. Telefon. Nagła zmiana miejsca. Ja jeszcze wrócę do tego twojego wcześniejszego pytania, bo ja się zgadzam, że rzeczywiście inwestorzy są tacy sami i tym samym się kierują. To, co myślę, że nas różni, to są pewne otoczenie formalno-prawne, tak to nazwijmy. I to, co na przykład na rynku międzynarodowym, tym, który jest ten, to największe te, które są wzrosty, przechodzą, to są fintechy. U nas ich nie ma.
U nas ich nie ma, ale to wynika głównie z ograniczeń formalno-prawnych, a nie z tego, że my nie chcemy, czy się boimy, czy nie mamy pomysłu, bo jeżeli chodzi o branżę finansową, bankową, mamy bardzo dużo mądrych ludzi, którzy innowacyjnych, tylko otoczenie rynkowe jest trudne i dlatego takie rozwiązania nie powstają albo powstaje ich mniej. Odnośnie tego cyberbezpieczeństwa i takiej w ogóle ochrony danych i tego typu rzeczy, ja myślę, że pojawiają, to mówię jeszcze do tego wcześniejszego pytania, pojawiają się rzeczywiście takie projekty, tylko my mamy problem taki, że polscy inwestorzy jednak w większości inwestują, tak jak powiedziałem, w to, co rozumieją. A takie cyberbezpieczeństwo, świadomość, do tej pory tego nie było. I ja znam takie startupy, w jakiś sposób niektóre też wspieram i generalnie jest trudno się przebić im. Oni szukają, swoje produkty sprzedają w Anglii, tak, nie w Polsce. Tam szukają klientów nawet też i z tego powodu też inwestorów. Myślę i się zgadzam, że to się teraz zmieni, tak, bo to się teraz zmieni. Jak mieliśmy pandemię i to się zmieniło, to teraz mamy wojnę i to też się zmieni. Jeżeli chodzi o te branże, które najbardziej wzrastają, to ja mi się udało znaleźć jeden taki raport, który pokazywał za zeszły rok, jeżeli chodzi o właśnie UK. I tam najbardziej i najwięcej jest takich startupów, które jednak finansowych, fintechów. Druga jest sztuczna inteligencja i wchodzą rzeczywiście teraz na trzecie miejsce się pojawiło cleantech. Tak, czyli to, o czym rozmawiamy i to wyskoczyło, bo te pierwsze dwa miejsca były do tej pory były bez zmian. Ja jeszcze może zatrzymamy się przy tym pierwszym pytaniu, bo tutaj słusznie pan zauważył, że fintechy mają dużą przyszłość, a możemy. O Jezu, to jest cudownie, wszyscy jesteśmy tu na ten, no bardzo się cieszę. Jeśli chodzi o regulacje dotyczące fintechów, to proszę mi wierzyć, że w Polsce zmagamy się od wielu, wielu lat z tym problemem i z Komisja Nadzoru Finansowego, która tutaj jest takim kluczowym podmiotem, który nie do końca wierzy w to, że fintechowe rozwiązania są w stanie zabezpieczyć ryzyka pojawiające się na rynku finansowym związanych z inwestowaniem. I jeśli uda nam się przekonać urząd oraz Ministerstwo Finansów, które tutaj też jest takim kluczowym graczem, do tego, że te rozwiązania są niezbędne, to myślę, że Polska może być naprawdę wiodącym liderem w tej dziedzinie, dlatego że rozwiązań fintechowych w Polsce, które są na etapie rozwoju i tylko potrzebują takiego małego krok do wejścia, jest naprawdę bardzo dużo. Do tego myślę, że odbiorcy też na to czekają, tak samo i klienci, instytucje finansowe. Także tutaj to jakby podsumowując, warto też w tym kierunku pójść, nie tylko patrząc na startupy, ale też, żeby je wspierać w kontekście tego prawodawstwa i tych regulacji, które mogą się zmieniać. Ja trochę taki wątek, że tak powiem, ten poboczny wzięliśmy, ale ja jako pracując wiele lat, że tak powiem, pod nadzorem KNF-u w branży ubezpieczeniowej, pewne doświadczenia i spostrzeżenia mam. Zgadzam się, że KNF powinien być bardziej otwarty, ale też uważam, że powinien pewne rzeczy jednak mimo wszystko pilnować, bo to, że ja jestem uczciwy, ktoś inny jest uczciwy, to jednak mogą się pojawiać podmioty, które do końca takie nie będą, tak? Z tego względu myślę, że ten nadzór jest potrzebny, ale powinien być bardziej przemyślany, chociaż nie spodziewam się przez najbliższe parę lat, że to się zmieni, ze względów na pewne uwarunkowania polityczne po getbacku i tego typu innych rzeczach, kiedy KNF widać nie stanął na wysokości zadania, to teraz będzie bardziej tą po prostu bardziej surowy niż to trzeba, po to, żeby tak na wszelki wypadek, tak? No wróćmy, odejdźmy od KNF-u na razie. Wróćmy, słuchajcie, do tych właśnie branż startupowych, które będą na topie, tak to nazwijmy, jutro.
czyli tych, o których powiedzieliście, które nabierają na znaczeniu z punktu widzenia zainteresowania inwestorów i tej wiary w to, co będzie przydatne jutro, czyli chociażby ten cleantech, chociażby wszystkie startupy, które idą z duchem ESG, chociażby to rzeczone cyber security. Czy my tu w Polsce dla takich startupów, albo jeszcze inaczej, dla też startupów, które są potrzebne na przykład chociażby z branży medycznej, ale pracują nie tylko nad technologią, nad kawałkiem kodu, ale też nad innowacjami. Czy my tu w Polsce jesteśmy gotowi na to, żeby te startupy rozwijać w taki odpowiedni sposób i dać im nie tylko zaplecze finansowe, ale zaplecze takie merytoryczne, jeśli chodzi o innowacje, które nie tylko dotyczą kawałka kodu? Ja myślę, że i tak, i nie. To znaczy, jeśli chodzi o wsparcie dla startupów medycznych, ja śledzę kilka takich startupów i widzę, z jakimi problemami się mierzą. Mimo że technologicznie są bardzo wysoko i bardzo mocno rozwinięci, oni mają problem z mentalnością. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, psychologia i behawioryzm są bardzo ważne. Z mentalnością, ale też z regulacjami, które są na naszym rynku, które powodują, że często wejście z jakąś nową technologią czy z nowym rozwiązaniem, chociażby do szpitali, tak, jest prawie niemożliwe ze względu na to, że są przetargi, są jakieś obostrzenia, których taki startup nie spełni ze względu na brak funduszy czy też chociażby krótką obecność na rynku. A rozwiązania, które mają, są świetnie implementowane na Zachodzie. Jest jeden z takich startupów medycznych, który implementuje swoje rozwiązania w Stanach. W Polsce jeden szpital odpowiedział pozytywnie na ich rozwiązanie i na razie są w fazie testów drugi rok. Więc myślę, że tutaj to jest jedna rzecz. Druga rzecz, o czym rozmawialiśmy, o otoczeniu prawnym, no my też musimy jako trochę się zmienić, aczkolwiek myślę, że też idziemy w dobrym kierunku, bo wiele tych zmian się zaczyna dziać i tak jak powiedzieliśmy chociażby o tym cyberbezpieczeństwie, regulacje powoli się znajdują. Właściciele tych startupów, jak już powiedziałeś, szukają swoich odbiorców na rynkach poza Polską. Więc myślę, że no my trochę tak, my to tak jak Polacy, musimy zawsze przejść długo i trudno, choć mimo że można prościej. Także myślę, że jest taka szansa, ale na pewno nie jest to łatwe. Ja zacznę może od tego, że kwestia, to znowu przypomniało mi się, ustosunkowuję się do tego, co tam wcześniej mówiłaś, że na Zachodzie tak ogólnie większa taka świadomość jest, jeśli chodzi o ochronę środowiska. Więc z jednej strony to jest wada, z drugiej to jest zaleta. Bo w takim my widzimy pewien duży skok, który można zrobić, to łatwiej jest zauważyć czy pokazać. Tam może pewne rzeczy są niezauważone, a u nas pewne osoby, które mogą zobaczyć duży skok dzięki wprowadzeniu pewnych rozwiązań. Czy my mamy i wspieramy i czy będziemy wspierać? No powstał taki PFR-owski hub funduszowy, Green Hub, tak, który ma, jak to ogłoszono, 200 milionów po to, żeby wspierać różne fundusze, więc ja tego nie sprawdzałem, ale jak się w materiałach było, że to podobno pierwszy w Unii Europejskiej taki funduszy, który w jakiś sposób nie wspiera, czyli coś robimy, tak? Tego nie wiem, ale pewne rzeczy robimy. Jeżeli chodzi o taką merytoryczną rzecz, to ja myślę, my tutaj mamy wszelką wiedzę i umiejętności, żeby zrobić wszystko. Tak, to nie, ja myślę, że nie brakuje nam niczego i Polacy są na tyle pomysłowi i sprytni, że są w stanie każde rozwiązanie wymyśleć, co nieraz już życie nam w przeszłości też pokazywało. I ja też taką mam swoją własne przemyślenie, że oczywiście trzeba wspierać te zielone, te cleantechy i w ogóle, ale tak naprawdę one, z drugiej strony myślę, że tak naprawdę one nie potrzebują specjalnego wsparcia.
Bo tak jak rozmawialiśmy o tym, startupy znajdują taką lukę na rynku i wypełniają ją, bo widzą, że jest taka potrzeba. Więc będąc w Unii Europejskiej, są wymagania, które musimy spełnić i te wymogi się same gdzieś w jakiś sposób mamy narzucone, które musimy spełnić i trzeba znaleźć rozwiązania, które nam w tym pomogą. Więc nawet gdybyśmy w jakiś sposób aktywnie tego nie wspierali, to w jakiś sposób dzięki tym przymusom, to znajdą się na pewno takie osoby, które znajdą rozwiązania, żeby to robić bardziej efektywniej, taniej, w ten sposób. A czy te trendy ekologiczne i te trendy zrównoważonego rozwoju, takie coraz bardziej popularne i takie, które mają ogromny wpływ już dzisiaj na struktury korporacyjne, na banki, na korporacje, czy to są trendy, które już dzisiaj mają też istotny wpływ na rozwój startupów? Nawet nie mówię o tych startupach stricte wyspecjalizowanym w tym sektorze eko, czy w sektorze zrównoważonego rozwoju. Natomiast bardziej mi chodzi o to, no chociażby ostatnio rozmawiałam z osobą z jednego z banków, z takiej jednostki innowacyjnej i ona powiedziała, no my ciśniemy mocno, kolokwialnie mówiąc, na ESG, chcemy finansowanie dla młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw uruchomić, naciskamy na to, żeby przychodziły do nas te, które idą z duchem ESG. Czy to jest coś, co nawet na te startupy, które nie mają bezpośredniego styczności, na przykład, nie wiem, fintech, no też tam się pojawiają produkty bardziej takie finansowe, które są bardziej ESG. Jak to w ogóle będzie miało wpływ na startupy? Ja powiem tak, to trochę co powiedziałaś, to takie jest trochę przewrotne, tak? Że oni rzeczywiście widzą i ktoś i chcą to zrobić. Więc ja mam takie doświadczenie korporacyjne, że to nie zawsze do końca się sprawdza. Bo oczywiście to, co zawsze czasami wygląda dobrze w jakichś zestawieniach, porównaniach, dobrze, że prezes jeden czy drugi może wyjść i pochwalić, że to robi, to do końca nie ma zawsze przełożenia w działaniach. Więc takie deklaracje, czy ktoś, że mówi, że ma ileś tam milionów na wydanie, wspiera, to ja tak do tego podchodzę z pewną rezerwą, tak? To tak z tej strony. Ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, te wymagania, które są nakładane i to wymagania też mówię takie formalno-prawne przez Unię, ale też mają, te korporacje mają wymagania przez swoich właścicieli, tak? Bo to często też są na przykład banki, organizacje międzynarodowe, które wymagają pewnych działań i wtedy to już sobie, to nie jest tylko tak, że ja w zestawieniu powiem, będę miał odhaczone, że nie wiem, zainwestowałem w 3 projekty takie i to wspieram, tylko efektywnie to muszę zrobić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja myślę, że dzisiaj to tak naprawdę trudno to jest oddzielić, bo tak naprawdę gdy się nad tym zastanowimy, to każde przedsiębiorstwo w jakiś sposób dba, czy każde może nie, no ale 90%, tak? 90% bierze pod uwagę to, żeby w jakiś sposób być efektywnym i bierze też pod uwagę to, żeby brać pod uwagę ten zrównoważony rozwój, bo gdy tego nie bierze, to się po prostu nie opłaca. Dzisiaj to się nie opłaca i jeszcze bardziej, im dalej będzie w przyszłości, jeszcze bardziej się nie będzie opłacało. Z tego względu ja myślę, to jest ci, którzy zachowują się racjonalnie i myślą długoterminowo o swoich rozwoju swoich firm, startupów, czy firm, czy korporacji, to oni będą musieli i będą szli z tym trendem. Ja właściwie chciałam powiedzieć to samo. Ta pierwsza część to jest to tak naprawdę jest, że duże instytucje finansowe, o których wspomniałaś, które mają te projekty i przeznaczają na to dużo środków, to trochę jest tak, nikogo nie obrażając, że to jest tak na zewnątrz, żeby dobrze wyglądało, bo popatrzmy na efekt końcowy, bo ja bym chciała zapytać, ile firm skorzystało skutecznie z tych środków i jak to się przełożyło na ich rozwój i na stopę zwrotu z inwestycji. To są proste pytania, na które naprawdę trudno udzielić odpowiedzi, bo tam, żeby dostać te środki z tych projektów, też trzeba spełnić bardzo dużo wymogów, które często
te startupy, które mają świetny pomysł, a jak wiemy, to jest najważniejsze w startupach i pomysł i ludzie, no niestety nie spełniają. I wtedy mamy to, o czym tu powiedziałeś, tabelkę, wiemy, że przeanalizowali ileś tam projektów, udało się zainwestować w dwa albo w jeden, no i mamy sukces. Natomiast myślę, że zrównoważony rozwój jest czymś, o czym teraz wszyscy mówią i jest to temat bardzo ważny i nie tylko po to, żeby się pokazać i że to się opłaca, ale że rozumiemy, że jest to niezbędnym elementem naszego życia i że każda z instytucji, która jest, rozwija się i jest zaawansowana w tym rozwoju, musi być częścią tego zrównoważonego rozwoju i mieć w tym swój udział. Mówiliśmy o bankach. Są banki, które przedkładają na przykład takie krótkie rzeczy. Nie drukujemy kartek. No można powiedzieć, że no śmieszne, ale w dużej skali jest to duży element. Natomiast myślę jeszcze jedna rzecz, że ten zrównoważony rozwój przychodzi też pewien rozwój. Kilka lat temu to była tylko taka CSR-owa wymówka dla niektórych firm, że fajnie nam się z tego korzysta. Teraz jest to już element naprawdę postawienia na rozwój i na to, że jesteśmy fajną, rozwijającą się firmą i dajemy szanse i możliwości do bycia częścią i wpływania na środowisko chociażby. Myślę, że to, co powiedziałeś o startupach, które się tutaj mogą znaleźć, one mogą wykorzystać tą sytuację i wsiąść do tego pociągu w taki sposób, żeby też być częścią tego zrównoważonego rozwoju. Nawet jeśli na dzień dzisiejszy nie przewidują, żeby tam mieć jakiś element, to warto rozważyć, ponieważ za 2, 3, 5 lat to na to będzie dużo więcej środków przeznaczonych, nie tylko z instytucji prywatnych, ale też państwowych i one będą mogły inaczej być wykorzystywane, bo jak patrzę na to z perspektywy czasu, to też przeznaczenie tych środków i cel ulega pewnej zmianie i nie wystarczy tylko nie drukować papieru, ale też pokazać, że robi się inne rzeczy. A jeśli chodzi o startupy, które inwestują w zrównoważony rozwój, to myślę, że one doskonale sobie poradzą i znajdą wszystkie elementy, z których mogą skorzystać. Jeśli chodzi o te budżety, to tak może nie na tą rozmowę, ale myślę, że warto się temu przyjrzeć i jeśli można, to z nich skorzystać. No właśnie, to idąc już powoli do końca naszej dyskusji, ja bym chciała z Wami jeszcze się zastanowić praktycznie nad tym, jak dobierać startupy do swojego portfela, no bo są różne oczywiście metody inwestowania startupy, od tych takich niskotiketowych, chociażby przez platformy crowdfundingowe, przez udział w funduszach VC, gdzie tego doboru do portfela nie robimy, no bo robi to fundusz, po oczywiście anielską aktywność, gdzie bezpośrednio nabywamy udziały w takiej spółce. Jak dobierać startupy do tego swojego koszyka, do tego portfela inwestycyjnego, żeby po pierwsze jakoś tam zarządzać tą dywersyfikacją portfela, a po drugie, no, żeby inwestować w coś, co jakoś tam jesteśmy w stanie zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu. Czy lepiej jest kierować się w branże, które rozumiemy? Niektórzy mówią, no ja nie inwestuję w nic, czego nie rozumiem. Czy może lepiej posiłkować się jeszcze jakimiś innymi rodami? Jak dobierać te startupy? Na przykład tutaj dzisiaj mamy, drodzy Państwo, 16 sztuk przez cały dzień, jutro 16 sztuk, to już tu 32, każde są inne. Jak tą układankę sobie w portfelu ułożyć? To zależy, tak, no bo to każdy musi, po pierwsze, bo trochę powiedziałaś o formie inwestycji, tak, więc to jeszcze myślę, że ważniej, oczywiście można w zależności kto jaki ma ticket, tak, bo jak ktoś ma zainwestować 1000, 10 tysięcy, to bardziej to będzie crowdfunding, tak. Gdy będzie 50, to ma już do wyboru, może być crowdfunding i może pokusić się o inwestycję anielską. Jak ma już, nie wiem, 200 czy w jakiś inny większą, to może rzeczywiście poprzez jakiś fundusz. Więc to zależy. Ja myślę, że należy się kierować i to co jest też istotne, to jest taki, jaki kto ma apetyt na ryzyko, tak? Bo kwestie pewne rzeczy są
takie bardziej ryzykowne i pewne są rzeczy mniej ryzykowne, chociaż generalnie startupy uważam, że są bardzo ryzykowne. To tutaj bym był, myślę, że KNF byłby zgodny ze mną, że tutaj jest ten, że to ograniczone duże ryzyko i tak trzeba, trzeba to traktować. Myślę po to, żeby z punktu widzenia takiego inwestora, który w jakiś sposób aktywnie, czy bardziej aktywnie chce się włączyć, to dobrze by było, żeby był to biznes, który rozumie. Ale rozumie to nie znaczy, że musi być tym specjalistą, bo jeżeli to ma być, nie wiem, sklep z czymś, to ja nie muszę się znać na handlu, tylko muszę widzieć potencjał tego, że dana branża się w jakiś sposób rozwinie. To na przykład dzisiaj, ja myślę, że w dzisiejszych czasach tej wojny, to co zrobiły firmy francuskie zostając w Rosji, więc jeżeli ktoś by miał teraz pomysł na duży sklep internetowy, sportowy, to mógłby osiągnąć sukces, tak? Bo ludzie rzeczywiście Leroy Merlin i z jednej strony Decathlon tak odchodzą z daleka i ktoś, jeżeli byłby gotowy, by miałby asortyment, myślę, żeby się wstrzelił w dziesiątkę, więc trzeba pewne rzeczy takie patrzeć i wykorzystywać. Nie trzeba się na to, nie trzeba się na tym znać, nie trzeba być specem od tego. Jeżeli chodzi o takie mniejsze inwestycje crowdfundingowe, no to myślę, w zależności każdy ktoś może dywersyfikować, tak? Na pewno też, co powiedziałaś, jest ważna dywersyfikacja. Jeżeli ktoś ma do zainwestowania jedne 10 czy jedne 50 tysięcy, to tak bym był i by miała być to pierwsza ryzyko i pierwsza inwestycja, to raczej bym nie polecał w jedną rzecz, tylko w jakiś sposób bym to rozbił, żeby zobaczyć, żeby pewnych rzeczy się nauczyć. I to nie można powiedzieć, to jest dobre, czy to, jak mówiliśmy, jakie są popularne branże, no bo są popularne branże, ale to też jest kwestia taka, te popularne branże powodują to, że też wyceny są większe. Tak, wyceny tych popularnych branż są większych, więc potencjał wzrostu procentowy może być porównywalny do tych, które są, mają mniejsze perspektywy, ale wycena jest niższa. Więc to nie jest jednoznaczne. Ja myślę, że każdy musi za każdym razem się przyjrzeć, zobaczyć i w jakiś sposób ocenić perspektywę i przyjąć ryzyko, tak? Bo to jest na pewno, że musi przyjąć ryzyko, że ewentualnie może dużo zarobić, ale też może wszystko stracić. Ja bym trochę odwróciła to pytanie. Ile mój inwestor wie na temat inwestowania? Bo to też jest istotna rzecz, że edukacja inwestycyjna inwestorów w naszym kraju jest troszkę dająca dużo do życzenia i często inwestorzy, bez względu na to, czy on zainwestuje 5, 10 czy 500 tysięcy, kieruje się emocjami i trochę brakiem wiedzy na temat inwestycji, to co powiedziałeś o wycenach. Dla wielu inwestorów to jest taki temat, wycena, ale o co chodzi? Mi się podoba pani, która piecze ciastka, na przykład świetny startup, bo to lubię. Natomiast no, my musimy popatrzeć na to w kontekście też edukacji inwestorów i pokazania im to, o czym powiedziałeś, ryzyka związanego z inwestycją w startupy, dywersyfikacji branżowej, ale też takiej, która mu umożliwi nie stracenie wszystkich pieniędzy, bo to, że straci wszystkie, może stracić wszystkie pieniądze, my wiemy. Inwestorzy tego nie wiedzą i nie słuchają, nawet jeśli im się o tym mówi. Natomiast ja myślę, że mogę podzielić się takim doświadczeniem, w co inwestują kobiety, a w co inwestują mężczyźni, troszkę tak z racji tego, że też działam w Fundacji Przedsiębiorczych Kobiet i my też zajmujemy się inwestycjami kobiecymi. I tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, że inwestują w branżę kobiece, a nie inwestują w samochody na przykład. Myślę, że ważny jest też sentyment i to trochę do czego mamy serce, ale z drugiej strony musimy przeanalizować liczby, które tam za tym stoją, czy ten startup jest startupem, który da szansę nam wyjścia w odpowiednim momencie. Cokolwiek by to znaczyło dla mniej dojrzałego inwestora. I tak jak powiedziałeś, nie ma jednej odpowiedzi, w co inwestować w dniu dzisiejszym, a w co inwestować jutro.
Myślę, że inwestorzy też patrzą przez pryzmat tego, co może się przydać, także co jest dobrym rozwiązaniem. Czy ten startup ma przyszłość i on prezentując czy proponując rozwiązania spowoduje, że za rok, dwa, cztery będzie dużą firmą, w którą będę mógł ponownie zainwestować lub wyjść z dużym zyskiem. Ja bym tak kończąc położyła trochę nacisk na tą edukację inwestorów i też na edukację startupów, które szukają inwestorów, żeby też znaleźli mądrych inwestorów, którzy wiedzą, co robią inwestując, żeby nie było sytuacji takich, które powodują, że chcą za wcześnie wyjść albo mają jakieś inne wątpliwości. Także myślę, że nie ma takiej branży, przeważającej, w którą warto inwestować. I tu byśmy postawili kropkę. Ja życzę Państwu mądrych decyzji inwestycyjnych w branże, które będą bliskie Państwu sercu i również rozumowi, żeby dywersyfikować portfolio, obniżać ryzyko inwestycji i kochać te startupy, w które inwestujemy. To dzisiaj Państwo możecie poznać 8 teraz, 8 po południu i również 8 rano, jutro 8 po południu naszych startupów z różnych branż. One tutaj cały czas będą się prezentować. Macie Państwo tu agendę po lewej stronie. Możecie wejść sobie na stronę tych startupów, zobaczyć o czym one są i przyjść posłuchać o ich rozwiązaniach. My wspólnie z Janą, która mówiła też o kobiecych inwestycjach, zapraszamy serdecznie do strefy Finanse Kobiet od 13 na trzecim piętrze. A naszymi gośćmi byli Jana Niedźwiedź-Gliniecka, doradca zarządu firmy Asej i mentorka w sieci przedsiębiorczych kobiet i Paweł Zylm, znany anioł biznesu ze specjalizacją, backgroundem w firmach ubezpieczeniowych, którego kochają polskie startupy. Bardzo dziękuję, zapraszam już o 12 na kolejną debatę, a za chwilę na kolejną prezentację startupów Izabela Kozakiewicz. Dzięki.